Księga Ezdrasza 1, aby się spełniło słowo pańskie z ust Jeremiasza, pobudził pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje. 2. Tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie państwa ziemi dał mi pan, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie w Judzie. 3. Jeśli z całego ludu jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraelskiego, ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. 4. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu, to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie. 5. Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom pański w Jerozolimie. 6. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim, srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami oprócz wszystkich darów dobrowolnych. 7. A król Cyrus wydał sprzęty domu pańskiego, które Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego Boga. 8. I wydał je Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je Szeszpassarowi, księciu judzkiemu. 9. A oto liczba tych sprzętów, czasz złotych 30, czasz srebrnych może 1029, 10, pucharów złotych 30, pucharów srebrnych około 410, innych sprzętów 1000. 11. Wszystkich sprzętów złotych i srebrnych 5400. To wszystko przyniósł Szeszpassar, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii do Jerozolimy. 1. A oto mieszkańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie, uprowadził ich do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy każdy do swego miasta. 2. Przyszli oni z Zorobabelem, Jozłem, Nechemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachemanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego. 3. Synów Paroosza 2172. 4. Synów Szefatiasza 372. 5. Synów Aracha 775. 6. Synów Pachat Moaba z linii synów Jozłego i Joaba 2812, 7, synów Elama 1254, 8, synów Zattu 945, 9, synów Zacheusza 760, 10, synów Baniego 642, 11, synów Bebaja 623, 12, synów Azgada 1222, 13, synów Adonikama 666, 14, synów Bigwaja 2056, 15, synów Adina 454, 16, synów Atera z linii Jezechaisza 98, synów Azura 432, synów Chodiasza 101, 17, synów Besaja 323, 18, synów Harifa 112, 19, synów Haszuma 223, 20, synów Gibbara 95, 21, mężów z Betlejem 123, 22, mężów z Netofy 56, 23, mężów z Anatot 128, 24, mężów z Betazmawet 42, 25, mężów z Kiriat Jearim, Kefiry i Berot 743, 26. Mężów z Rama i Geba 621, 27. Mężów z Mikmas 122, 28. Mężów z Beteli Aj 223, 29. Synów Nebo 52, 30. Synów Magbisza 156, 31. Synów drugiego Elama 1254, 32. Synów Harima 320, 33, mężów z Lot, Hadid i Ono 725, 34, mężów z Jerycha 345, 35, synów Sena i 3630.
36. Kapłani, synowie Dajasza z domu Jozłego 973. 37. Synów Immera 1052. 38. Synów Paszchura 1247. 39. Synów Harima 1017. 40. Lewici, synów Jozłego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodawiasza 74. 41. Śpiewacy, synów Asafa 128. 42. Odźwierni, synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akuba, synów Hatity, synów Szobaja wszystkich razem 139. 43. Niewolnicy świątyni, synowie Sichy, synowie Hasufy, synowie Tabbaota. 44. Synowie Kerosa, synowie Si, synowie Padona. 45. Synowie Lebany, synowie Hagaby, synowie Akkuba. 46. Synowie Hagaba, synowie Szamlaja, synowie Hanana. 47. Synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Rajasza. 48. Synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama. 49. Synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja. 50. Synowie Asny, synowie Meunitów, synowie Nefisytów. 51. Synowie Bakbuka, synowie Hakufy, synowie Harkura. 52. Synowie Basiluta, synowie Mechidy, synowie Harszy. 53. Synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha. 54. Synowie Nesjacha, synowie Hatify. 55. Synowie niewolników Salomona, synowie Sotaja, synowie Hassofereta, synowie Perudy. 56. Synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela. 57. Synowie Szefatiasza, synowie Hattila, synowie Pocheret Hassabaima, synowie Amiego. 58. Wszystkich niewolników świątyni i synów niewolników Salomona 392. 59. A oto ci, którzy wyszli z Telmelach, Telharsza, Kerub, Addan, Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z Izraela. 60. Synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody 652. 61. A z kapłanów, synowie Hobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i przybrał jego imię. 62. Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono, to też zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa. 63. A namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla Urim i Tumim. 64. Cała ta wyprawa razem liczyła 42 360 osób. 65. Oprócz ich niewolników i niewolnic, tych było 7337, mieli oni też 200 śpiewaków i śpiewaczek. 66. Koni mieli oni 736, mułów 245, 67, wielbłądów 435, osłów 6720. 68. A niektórzy z naczelników rodów przy wejściu swym do domu pańskiego w Jerozolimie złożyli dary dla domu Bożego, aby odbudowano go na dawnym miejscu. 69. Według zamożności swej dali do skarbca na dzieło kultu 61 tysięcy drachm złota, 5 tysięcy min srebra oraz 100 szat kapłańskich. 70. Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a śpiewacy, odźwierni i niewolnicy świątyni w miastach swoich, również cała reszta Izraela osiedliła się w swoich miastach. 1. Gdy nadszedł siódmy miesiąc, a Izraelici mieszkali już w miastach swoich, wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, w Jerozolimie. 2. A Jozue, syn Josadaka, i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia jego przystąpili do zbudowania ołtarza Boga Izraelskiego, aby na nim złożyć całopalenia, jak przepisano w prawie Mojżesza, męża Bożego. 3. I na dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im ze strony narodów pogranicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana, całopalenia poranne i wieczorne. 4.
Potem obchodzili święto namiotów według przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wymaganą należnością codzienną. 5. Następnie oprócz całopalenia nieustającego składali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczystości pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana. 6. Od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać całopalenia Panu, ale fundamenty świątyni pańskiej nie były jeszcze założone. 7. Dali więc pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności, napoju i oliwy Sedończykom i Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia, udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego. 8. A w drugim roku od przybycia ich do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu, Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich, kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła i powołali lewitów od 20 roku życia wzwyż do pilnowania pracy około domu pańskiego. 9. I przystąpił Jozue, synowie i bracia jego, Kadmiel, Binnu i Hodawiasz wspólnie do kierowania lewitami wykonującymi pracę około domu Bożego, synami Henadada, ich synami i braćmi. 10. A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni pańskiej, wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych, z trąbami, i lewici, synowie Asafa, z cymbałami, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana. 11. I zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu, dobry On, na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny, z powodu założenia fundamentów domu pańskiego. 12. A wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu na ich oczach płakało głośno, wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem. 13. I nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu, albowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z daleka. 1. Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla Pana, Boga Izraelskiego. 2. Przystąpili do Zorobabela, do Jozłego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich, chcemy budować z wami, albowiem czcimy Boga waszego jak wy i jemu składamy ofiary od czasu Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził. 3. Lecz Zorobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów izraelskich im odpowiedzieli, nie wolno wam razem z nami budować domu dla Boga naszego, ale my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraelskiego, jak nam rozkazał Cyrus, król perski. 4. I oto ludność miejscowa tłumiła zapał Judejczyków i odstraszała ich od budowy. 5. I by zamiar ich udaremnić, przekupywano przeciwko nim radców przez cały czas panowania Cyrusa, króla perskiego, aż do panowania Dariusza, króla perskiego. 6. Za panowania Xerxesa, na początku jego rządów napisano oskarżenie na mieszkańców Judy i Jerozolimy. 7. A za czasów Artaxerxesa Biszelam, Mitredat, Tabeli pozostali towarzysze jego wystosowali pismo do Artaxerxesa, króla perskiego. Litery tego dokumentu były napisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku. 8. Komendant Rechum i pisarz Imszej napisali do króla Artaxerxesa przeciw Jerozolimie listę i treści. 9. Komendant Rechum, pisarz Imszej i pozostali ich towarzysze, sędziowie, posłowie, pisarze, Persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy to jest Elamici 10, i reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnapar i osiedlił je w miastach Samarii i wreszcie krain Transeufraty.